Gołębie u nas zaczęły się już, powiedzmy, ja zacząłem gołębie chować od, powiedzmy, 10 lat, może nawet wcześniej, ale pamiętam jak dziś, jak dziadek przyniósł kącisz, no po prostu dwa gołąbki, one były tylko taką ozdobą na podwórku. Potem od sąsiada przynieśli następne i już to były gołębie, które można było wywozić. Do związku wstąpiłem w 86 roku i tak od 86 roku do tej pory lotuje gołębie. No a Kasper chował małego, no on dużo trenował gołębie, on nawet do przesady wywoził gołębie na treningi. Choć nieraz mówiłem mu, że jest zła pogoda, dzisiaj nie wywoź gołębi, przychodzę, już będzie wywieziony, już pojechamy na trening. Można tak powiedzieć, trening czynnicza. Jego gołębie, jak my mamy tutaj oddzielnie, to moje tyle nie były trenowane, co jego, nie? Powiedzmy, on więcej wywoził te gołębie. I potem jak dochodziło do lotu, może ta prędkość, no nie była taka duża różnica, ale jak potem te schodzenie gołębi, to jego trenowane lepiej sobie dawały radę. Przy dziadku tak stawiałem swoje pierwsze kroki i tutaj właśnie w Lichtajnach wszystko z dziadkiem robiłam i tak od 2015 roku tak dziadek mi zbudował taki mały gołębniczek, w którym miałem właśnie swoje pierwsze gołębie i od tego czasu tak już zaczęło mnie do tego coraz bardziej ciągnąć i z roku na rok coraz więcej i teraz mam około 22 gołębi, więc tak to wszystko się zaczęło. Każdy gołąb ma chipa, ma numer telefonu. O, i tutaj jest takie, to chip. Tu jest obrączka rodowa gołębia, nie? Tu ma numer 519, 245 to jest numer naszego oddziału. No i rok gołębia. PL 20 rok. Tam, co bym dodał, ten gołąb właśnie pierwszą nagrodę miał na ogólnopolskiej jako roczny gołąb za pokój. Nie? Nawet tak powiem, pamiętam na początek, jak się zapisał, z któregoś lotu wygrał, że pierwsze trzy gołębie na oddział to były jego. Nie? Pierwsze trzy siadły na oddział, wszystkie trzy były jego. Ja myślę, że u gołębi jak u sportowców lot jest tak samo porównywalny do meczu i cały tydzień wygląda podobnie jak na treningach, bo wiadomo, przychodzimy po meczu, tak samo gołębie przychodzą po locie, są zmęczone. Trzeba je odbudować, żeby do kolejnego lotu były przygotowane tak jak my do meczu. Teraz jesteśmy właśnie u gołębi taty. I co do obrączek gołębi, no to każdego roku jest inny kolor i akurat w 2022 są czerwone. Ja on miał lepszy potencjał do piłki niż do gołębi. Nie? Tutaj jest statuetka za króla strzelców. Tutaj mamy też król strzelców. Tu najlepszy zawodnik turnieju. Tu mamy też dwa puchary z gołębi. Tutaj mamy też król strzelców. Tego mi się dostałem właśnie od Flavio, zastrzeloną pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Pierwsze początki były takie, że on tam zaczął 8 lat czy 7, jak go zaczęli wozić. Ale tak powiedzmy po 2-3 latach ja już widziałem, że ma ten potencjał na to, żeby grać w tę piłkę. Nie? Że widziałem, że się wyróżnia, że po prostu na darmo z nim nie jeżdżę. Nie? O, tak bym to nazwał. Nie? No, aż mi się chciało. Jeździłem z nim na wszystkie mecze, ja widziałem wszystko, co robi. Miło było patrzeć, ale już gołębie schodziły na drugi etap, już gołębie nie było to, że deszcz pada, że on na trening nie pojechał, bo ja nawet nie pamiętam takiego dnia, żeby on jeden trening opuścił, chyba że naprawdę leżał w łóżku nieprzytomny, już chory, ale jeździł naprawdę na wszystkie treningi, jak potem już był większy, to rowerem jeździł, no tu 7-8 kilometrów mamy do tego, nie? Na tym boisku właśnie swoje pierwsze kroki stawiałem, też dziadek mi zrobił bramkę, której już nie ma, bo była zrobiona z drzewa, drzewo już truchniało, te bramki już mają parę lat. Pani Sołtysowa kiedyś właśnie postawiła i mieliśmy też kosiarki, paliwo. Pamiętam właśnie, jak sami je kosiliśmy, później wysypowaliśmy wapnem linie. No i to wszystko musieliśmy, powiedzmy, robić sami z chłopakami. Ja myślę, że pierwszy mecz swój rozegrałem na tym boisku właśnie. Z 5 lat mogłem mieć 6, a od 8 lat gdzieś trenuję w piłkę. Nowy sezon przed nami, więc myślę, że musimy teraz dać z siebie wszystko, ciężko przepracować na pewno okres przygotowawczy, bo już na początku lipca gramy europejskie puchary i na pewno będziemy chcieli przejść rundę po rundzie, żeby dostać się do grupy i później walczyć z drużynami z Europy o jak najwyższe cele. Zapraszamy wszystkich kibiców już na początku lipca na pierwszy mecz.